Nie mamy ani morza, ani gór, ani atrakcyjnych zabytków. Nasze jeziora niestety nie nadają się do żeglowania. Naszym największym atutem, który wyróżnia nas od innych, jest zieleń. Międzychód już od czasów pruskich wyróżniał się właśnie zielenią. W Międzychodzie powstawały parki, kiedy w innych miastach nikt o parkach nawet nie myślał. Mało które miasto może poszczycić się promenadą wokół jeziora. Do Międzychodu przyjeżdżało się nie tylko do wód, ale ze względu na niepowtarzalny klimat i wszechobecną zieleń. Drzewa sadzono wszędzie tam, gdzie tylko było miejsce. Wzdłuż wszystkich głównych ulic i dróg prowadzących do miasta. Drzewa sadzono na chodnikach, na rynku, no i oczywiście głównie na Lipowcu. Wszędzie zakładano trawniki i klomby z kwiatami. A dzisiaj? Dzisiaj są tacy, którzy chcieliby Lipowiec wyciąć i zrobić tam miejsce dla samochodów. Jeśli nadal chcemy się odróżniać od innych miast i zachęcić mieszkańców zakopconych aglomeracji do przyjazdu do nas, musimy stać się oazą zieleni. Tutaj dosłownie każdy powinien czuć się jak w kurorcie. Można tego dokonać bardzo tanim kosztem. Trzeba nasadzić drzewa między Wartą a Wałami Jana Kazimierza. Jeszcze przed wojną była tutaj oaza zieleni. Drzewa osłaniały miasto od silnego północnego wiatru. Zmieszczą się tutaj zarówno drzewa, jak i plac na imprezy masowe. Ważne jest przedłużenie promenady nadjeziornej na wszystkie jeziora w kierunku Dzięcielina, Wielowsi i Gorzynia. Będzie to przestrzeń dostępna dla wszystkich, przeznaczona na rekreację. Do spacerowania, biegania czy jazdy na rowerze. A w przyszłości być może zmieszczą się tam kolejne place zabaw czy miejskie plaże. W mieście oraz na wsiach powinny pojawić się krzewy kwitnące oraz kwiaty w gazonach. Gmina powinna stać się kwitnącym ogrodem od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Jestem przekonany, że każdy chciałby w takim mieście mieszkać.